Gabriel, to jest Fris, to zra! Cześć, tutaj Krych. Cześć, kto jest? Kanał Just Freestyle. Dobra, to było dziwne. Okej, okej. Ja jestem Rzezik. Ja jestem Krycha. To jest kanał Just Freestyle. I dzisiaj pokażemy wam 6 sposobów na kreatywne triki. Bardzo fajne triki, które będą średnio zaawansowane. Dla zawodników średnio zaawansowanych. No tak. Ale średnio zaawansowane też będą. Bardziej zaawansowane niż średnie. Dokładnie. No dobra, no to teraz czas na intro. Intro. No ja pie... Nie. Dobra, Krycha. Zanim przejdziemy, to co muszą widzowie zrobić? Oczywiście kliknąć ten przycisk, tak. Ten czerwony przycisk. On jest tu. Ała, to wszystko boli. Dobra, to może zróbmy takie niesamowite przejście. Wiesz jak? Przeciągnę tutaj i przechodzimy do pierwszego triku. No dobrze, na początek tylko powiem, że miało to być 6 trików, ale nie wiem jak, w jaki sposób przeoczyliśmy z Krychą 6 trik, więc mamy 5. Ale co, też fajnie. Na pierwszy ogień idzie slap i reverse toe bounce NT. Zanim podejdziecie do tej kombinacji, nauczcie się wykonywać niemal do perfekcji reverse TB. Jeśli chcecie do niego szczegółowy poradnik, odezwijcie się w komentarzach. Po wyrzucie slapa połóżcie stopę na ziemi, od razu szykując się do wykonania wybicia palcami. Bardzo ładna kombinacja. Lecimy dalej. Kombinacja numer 2 to jest zagranie, które często pojawia się w moich setach. Jest to Pixie Trick oraz Kółko w Out. Pixie Trick to zagranie prosto z Japonii, które polega na wykonaniu kółka pomiędzy dwoma slapami. Kiedy dodasz do tego jeszcze kółko drugą nogą, to klękajcie narody. Po wykonaniu Pixie Tricka musisz momentalnie podnieść drugą nogę i zgiąć ją w kolanie. Nie rób rotacji w biodrze, ponieważ to cię spowolni. Tak to wygląda. Jedziemy z następnym trikiem. Kolejną rzeczą będzie takie bardzo ciekawe i efektowne przejście w wykonaniu Krychy. By go zrobić, musisz ułożyć się w takiej właśnie pozycji, jak prezentuje Krycha, wyrzucić slapa i ułamek sekundy po tym musisz wykonać w locie takiego reverse crossa. Po wykonaniu tych wszystkich czynności wyląduj spokojnie na ziemi i zrobiłeś piękne przejście do sit down style. Kolejną sztuczką będzie... tak nie. O, właśnie takie zagranie. Przytrzymaj piłkę mocno między kostkami, po czym zginając nogi w kolanie i wyginając biodra tak do przodu, wyrzuć piłkę z kostek za twoimi plecami nad swoją głowę. Musisz wyczuć tutaj złoty środek. Easy. Easy. Ostatnim, piątym zagraniem będzie coś prostszego. Slap, piętka, slap. Niby nic, ale za to jakie efektowne. Pamiętaj, by po wyrzuceniu slapa uderzyć piłkę piętką z wyczuciem. Jak uderzysz za mocno, stracisz panowanie nad tą kombinacją. Podobnie będzie, jeśli uderzysz za lekko. No i co? Fajna kombinacja? Fajna. Zrobisz? No zrobisz. Jak potrenujesz, to zrobisz. Dobra, to było 6 trików dla średnio zaawansowanych graczy. Ja i Krycha pokazaliśmy wam triki, które są troszeczkę trudniejsze niż dla początkujących. Były trudne? No, tak trochę. Tak trochę były trudne? No, trochę były trudne, no ale wszystko za pierwszym razem tak, zrobiłeś, no, widać na poradniku. Raz, no. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś fajne umiejętności tego oto pana, inne niż z tego poradnika, jakieś ładne triki, jakieś ładne zdjęcia, no to zapraszam na Instagram Krychy, a Krycha się nazywa Podłoga! Krystian Nowak, Podłoga! Tutaj macie napisane. Dziękuję. Napiszcie w komentarzach, który trik wam sprawił największe problemy. Dobre, dosyć tego gadania. A teraz. A co to Liwa i Liwa. Crossbar Challenge. Nie, no. To co, zmieniamy content? Wielkie orlikowanie 8. Dobra, ale słuchajcie, ale żeby umieć i takie triki z tego odcinka, i takie crossbary Dzień jak mój. Teraz, to pamiętajcie. Po prostu. Wyduś od siebie. Trenujcie! Dobrze, dobrze. Cześć. 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 Cześć.